Czy Eros może znajdować się w kosmosie i to w Układzie Słonecznym? Otóż tak, bo to jest nazwa jednej z najbardziej znanych asteroid, albo inaczej planetoid. Proszę Państwa, w kosmosie, szczególnie w Układzie Słonecznym, mamy takie obiekty, które nazywamy małymi ciałami Układu Słonecznego. Niektóre z nich wcale nie są takie małe. Niemniej jedną z takich klas obiektów, które są szczególnie obserwowane przez astronomów, to są obiekty tak zwane NEO, czyli Near Earth Objects. W ramach obiektów NEO, czyli takich, które przelatują blisko Ziemi i mogą nam potencjalnie zagrozić, mamy tam cztery grupy takich obiektów, takich asteroid i jedną z nich jest grupa Amora. I uwaga, właśnie elementem takiej grupy, grupy Amora, jest asteroida o nazwie 433 Eros. Czym się charakteryzuje ta grupa? Widzicie Państwo fantastyczny rysunek, schemat orbity właśnie Amora i w tle widzimy orbity planet Układu Słonecznego. Centralna kropka to oczywiście Słońce, trzecia orbita w kolejności od Słońca to jest Ziemia i zobaczcie Państwo, że orbita Amora znajduje się ponad jakby niejako ponad orbitą Ziemi. I warto tu zaznaczyć, że właśnie ta grupa Amora to są takie obiekty, które nigdy nie przecinają orbity naszej planety i ich średnia odległość Słońce, właśnie ta planetoida, to jest ponad jedna jednostka astronomiczna, czyli średnia odległość Ziemia-Słońce około 150 milionów kilometrów i dochodzi aż do 1,3 jednostki astronomicznej. I to, co Państwo tu widzicie, to widzicie też przy okazji to, że orbita Marsa jest przecinana przez 433 Eros. O ile nam nie zagrozi Eros nigdy, o tyle Marsowi, no to kiedyś faktycznie może zagrozić, jak się zsynchronizują. Proszę Państwa, warto też powiedzieć dwa słowa na temat tego, jak on wygląda z bliska. Otóż jest to taki obły, wydłużony obiekt, niesymetryczny. Ma rozmiar wzdłuż najdłuższej takiej osi 34 km i potem te pozostałe wymiary to 11 na 11 km. Obiega Słońce w ciągu jednego roku i 278 dni. Średnia odległość od Słońca to prawie 1,5 jednostki astronomicznej, czyli o połowę dalej niż nasza planeta. No i proszę Państwa, temperatura jest tam taka, że no trudno powiedzieć właściwie jaka, bo jest bardzo duża różnica pomiędzy obszarem naświetlonym, a obszarem zacienionym. Tam, gdzie świeci Słońce, skąd widać Słońce, albo jest taki dzień na Erosie, można powiedzieć, to jest ponad 100 stopni Celsjusza. Natomiast tam, gdzie jest noc, tam, gdzie nie ma oświetlenia słonecznego, jest poniżej minus 150 stopni Celsjusza. Tutaj widzimy też, w jaki sposób udało się po raz pierwszy zbadać Erosa i to w sposób bezpośredni, proszę Państwa. Otóż Amerykanie wysłali sondę Near Shoemaker. Sonda ta miała orbitę, jak Państwo widzicie, trajektorię, jak tutaj widzicie na tym schemacie. Tutaj widzimy w przyspieszonym tempie kilka lat lotu tej sondy w kierunku Erosa. No i warto tutaj zaznaczyć, że udało się. Otóż sonda weszła na orbitę Erosa dokładnie 14 lutego 2000 roku. Przypadek? Nie sądzę. I zobaczcie Państwo, jakie fantastyczne są efekty pobytu tej sondy właśnie na orbicie wokół Erosa. Sonda wykonała ponad 160 tysięcy zdjęć. Udało się dzięki temu wykonać świetną robotę astronomom, którzy analizowali te zdjęcia, bo odkryto ponad 100 tysięcy kraterów uderzeniowych. A tutaj widzimy model 3D, który został wykonany na podstawie właśnie obserwacji dalmierzem laserowym, dzięki czemu można było odtworzyć jakby cały kształt tej asteroidy. A tutaj mamy kolejne zdjęcie zdigitalizowane również z czasopisma Urania Postępy Astronomii z 2001 roku, a więc publikujące dość nowe obserwacje. Widzimy tutaj taką mapę topograficzną i jest to taka dziwna projekcja, bo projekcja cylindryczna, trochę mało intuicyjna, dlatego że pamiętamy, ta asteroida jest bardzo niesymetryczna. Ale widzimy świetne kratery, w tym potężny krater Psyche w prawej części tej mapy fotograficznej. No i proszę Państwa, jeszcze żeby przypomnieć, z innego kąta widzimy tutaj symulację tego Erosa, żeby przypomnieć, jak bardzo jest niesymetryczny, jeszcze mamy kolejne zdjęcie. A na koniec, proszę Państwa, taka malutka
perełka. Otóż mamy zdjęcie wykonane powierzchni Erosa z wysokości 250 metrów. Krawędź tego zdjęcia u dołu to jest 12 metrów szerokości zaledwie. Widzimy regolit, a więc widzimy pokruszone skały, pokruszone z powodu uderzeń mniejszych, większych ciał niebieskich w powierzchnię Erosa. I to jest zdjęcie wykonane tuż przed lądowaniem właśnie na powierzchni Erosa. Pamiętajmy, że sonda NIR Shoemaker nie była przeznaczona do lądowania, ale z prędkością 1,6 metra na sekundę bezpiecznie wylądowała i przekazała nam wiele cennych informacji właśnie z powierzchni tej asteroidy. Asteroid u nas dużych jeszcze dość sporo będzie i wiele misji, które już faktycznie osiągnęły ich powierzchnię. Na pewno jeszcze wrócimy do asteroid Układu Słonecznego. Do zobaczenia.